Dzień dobry, witam serdecznie. W poniedziałek, w nowym tygodniu, 15 dzień lutego, rozpoczynamy poranny przegląd techniczny. Startujemy od euro USD na interwale dwugodzinowym i cały czas tutaj na ETK-u odnosimy się do strefy oporu na wysokości mierzenia 78,6 FIBO, bo to jest mierzenie z tego swingu spadkowego kształtowanego od 22 stycznia do 4 lutego, czy do 5 lutego nawet. Odreagowanie notowań tutaj na wcześniejszych współczynnikach, nieduża reaktywność się pojawiała, gdzieś tam na 3,82, ale mało precyzyjna, więc niezauważalne to było z perspektywy większego TF-u. Natomiast na tą chwilę to 7,86 w zasadzie dzisiaj po otwarciu nowego tygodnia wersja azjatycka podbitka do góry i po raz w zasadzie trzeci, bo możemy powiedzieć, tak naprawdę testujemy tą strefę po ukształtowaniu tego dołka, bo wcześniej też ten poziom odgrywał rolę tutaj podczas spadków styczniowych. Na tym poziomie to jest 10 luty, 11 luty i teraz po otwarciu 15 luty 1,2140 obecny opór na euro USD. Jeśli chodzi o DAX-a, tutaj lokalną linię górnego ograniczenia wyznaczałem, natomiast ona została na zamknięcie ubiegłego tygodnia wybita, także nadal odnosimy się do strefy wsparcia na wysokości 3,82 FIBO z tego swingu wzrostowego, właśnie na przełomie stycznia i lutego, który był kształtowany. Okolice 13,310 do 14,170 i poziom popytowy, jaki jest obecny na DAX-ie, 13,840 punktów. Tutaj 10 lutego mamy zaksięgowanie tej strefy, w ubiegłym tygodniu dynamiczne zejście na sesji amerykańskiej, poziom potwierdzony i teraz jeżeli taka korekta jeszcze zostanie tutaj wygenerowana, to tutaj możemy próbować zbierać te długie pozycje właśnie w okolicy 13840, 13850, 60 nawet, całkiem atrakcyjna strefa techniczna na DAX-ie. Kabel, tutaj będziemy musieli pójść szeroki interwał czasowy, bo te wzrosty są kontynuowane i zbliżamy się do kolejnego głębokiego mierzenia wewnętrznego. To 786 lokalnie dało się rozegrać pod shorty, natomiast kolejna strefa cenowa znajduje się na wysokości 88,6. Poziom cenowy 1,4030, a więc tak naprawdę no jeszcze ponad 100 pipsów nam brakuje do osiągnięcia tego poziomu szerokiego oporu. Obecnie to jest około 1,3900, a więc około 130 pipsów do zasięgowania tego głębokiego mierzenia wewnętrznego 886 na kablu, który tutaj stanowi na pewno techniczny opór dla notowań. Dolar jen, tutaj nieco mniejszy TF na pewno. Z interwału 3-godzinowego mieliśmy 50 zaksięgowaną. Ona, zaksięgowanie tej 50 może być podstawą dla układu harmonicznego na 7,86 lub 8,86. Mierzenie 50% wynika tutaj z tego swingu wzrostowego od 21 stycznia do 5 lutego. Z okolic 103,30 do 105,75. Dosyć dynamicznie ta 50 zaksięgowana. Tutaj rynek nam przez dosyć długi czas testował w zasadzie ten poziom cenowy, bo to było 9, 10, 11 lutego. Nawet trzy sesje te notowania tutaj się utrzymywały. Na zamknięcie tygodnia mamy czwartkowe jeszcze odreagowanie, piątek kontynuacja i nowy tydzień otwiera się w zasadzie nadal od wzrostu wartości amerykańskiej waluty. Japoński jen tutaj traci, natomiast jeżeli pozostajemy gdzieś jeszcze w granicach 105-35, mamy fajną biegunowość, to całkiem prawdopodobny jest schemat z powrotem do spadków i z układem harmonicznym na 7,86 lub 8,86.